Tym razem jesteśmy w Bydgoszczy, w hotelu Słoneczny Młyn, na pokazie Doroty Kuźnickiej. Panowie, przed chwileczką mieliście swój niesamowity występ. Proszę powiedzieć, jakie utwory dzisiaj zostały wykonane? Dzisiaj śpiewaliśmy taką rozrywkową muzykę, która bardzo nam się podoba i właśnie bardzo nam miło dzisiaj być tutaj. Taka super atmosfera była i mamy nadzieję, że jeszcze przyjedziemy następnego razu. Jeżeli chodzi o sam pokaz modowy Doroty Kuźnickiej, czy mieliście okazję tak za sceny, za kulisów trochę tak podpatrzeć? Czy wam podobały się te buty, modelki, same kreacje, czyli sukienki? No oczywiście, że tak. Była tam taka chwilka wolna i troszeczkę zobaczyliśmy te kolekcje. No i naprawdę bardzo się nam podoba. No oczywiście, że my nie będziemy tego ubierać, tych butów, ale... Ale dla swoich żon na przykład. Tak, o co ja chciałem powiedzieć, że dla swoich żon to naprawdę można kupić takie modelki. Super. A proszę powiedzieć, jak to u was tak wygląda? Bo tak, z jednej strony macie występy poczynając od teatru, kończąc na filharmonii, czy chociażby dzisiaj na pokazie modowym. Czy dla was nie ma znaczenia, gdzie wy występujecie, gdzie śpiewacie? Wszędzie czujecie się na tyle pewni i mocni? Pewnie, że tak. Zawsze przyjeżdżamy do Polski i śpiewamy więc taką muzykę, jaka się podoba więc ludziom. I widzimy, że nam więc idzie taki styl, taki operowy, rozrywkowy i tak się lepiej czujemy w tym stylu. A u ciebie zapytam, miałeś okazję również dzisiaj widzieć cały ten pokaz, czy dla osoby swojej, nie wiem, ukochanej, najbliższej, dla kogoś z rodziny albo przyjaciół, kupiłbyś jakiś model z tych butów, które miałeś okazję dzisiaj podziwiać, jak również którąś torebkę dla kogoś w prezencie? Dużo harnie i dużo ciekawe były prezentacje сьогодні, тому якщо тут була моя наречена, то я би обов'язково її ще скупив. Na samo zakończenie proszę powiedzieć, Nazarze, jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres, gdzie was ponownie będziemy widzieć na scenie muzycznej albo teatralnej? Bardzo cieszymy się, że możemy śpiewać nie tylko w Ukrainie, nie tylko w Polsce, a jeszcze nasza geografia tak się rozszerza, bo byliśmy w Francji teraz i jedziemy najbliższym czasem, już w końcu tego miesiąca jedziemy do Danii. Mamy zaproszenie na takie trasy po ogólnej Polsce w marcu, także cieszymy się, że możemy rozdzielić nasz talent i to, co robimy, nasze sztuki i z ludźmi, i cały czas tylko do przodu. A proszę jeszcze powiedzieć, ile tak mniej więcej razy w ciągu miesiąca w Polsce koncertujecie? Bo widzę, że na większości eventach wy jesteście ze swoim repertuarem. No tak wychodzi, że w skorym czasie potrzeba będzie tutaj chyba mieszkanie kupić, bo za bardzo często jeździmy przez granicę i to chyba dużo czasu schodzi, ale naprawdę tak jest, że mamy dużo koncertów przez miesiąc w Polsce i tak czasami bywa, że więcej tutaj jesteśmy, niż w domu. No, ale to takie życie artysta i naprawdę nam się to podoba i ja myślę, że będziemy jeszcze więcej i więcej pracować nad tym, żeby było jeszcze więcej u nas występów. A ile czasu z Lwowa tutaj do Bydgoszczy wam zajęło dotarcie? No chyba szybko, bo był samolot, ale wracamy, to będzie chyba z 12 godzin pociągiem, no ale to nic, to takie życie artysta.